Kiedy parę lat temu przyszłam na pierwszą jazdę, wiedziałam, że żeby osiągnąć sukces, będę potrzebowała nie tylko doskonalić moje umiejętności jeździeckie, ale też dużo nauczyć się o koniach. Było to dla mnie jasne, ponieważ w pracy trenera, coacha, konsultanta towarzyszy mi właśnie ta potrzeba i umiejętność poznania i zrozumienia perspektywy drugiej strony. Często klienci, menedżerowie pytają mnie, jak motywować ludzi. Obserwacja najlepszych organizacji i też liczne badania naukowe potwierdzają to, czego mnie uczą konie. Czyli, że najlepsze efekty osiągniesz nie za pomocą kija i marchewki, ale za pomocą budzenia motywacji wewnętrznej. Nauczyłam się, że konie potrzebują we mnie widzieć lidera, osobę stanowczą, nieagresywną i godną zaufania na tyle, żeby wychodzić ze swojej strefy komfortu i rozwijać się. W jeździectwie różne teorie przywództwa, współpracy, komunikacji nabierają realnych kształtów i stają się praktyką. Kiedy będę pracować z Tobą, będzie mi szczególnie zależało na tym, żeby Twój rozwój przekładał się na praktykę, żebyś mógł, żebyś mogła doskonalić swoje sposoby działania i widzieć pozytywne rezultaty. Magdalena Olechnowicz, zapraszam do współpracy.